teraz oszczymy. Tak powinno się oszczyć. No i co, to niby ma strugać nóż, oszczyć nóż? Ja nie ufam temu. Czekaj, Ania, poczekaj, tylko chcę zobaczyć, czy się coś naoszczy. Witajcie, właśnie jemy sobie tutaj śniadanko, a dzieci znalazły gniazdo na drzewie. Jest tutaj, przed chwilą to był taki jakby kos, czy coś takiego. I bardzo chcą zobaczyć, czy są tam jajeczka. Więc ja je teraz podsadzę. Tatuś podniesie. Nazwinka jest najwyższa, więc może ona zobaczy pierwsza. Na razie. Jak? Nie dotykaj. Nie. Aha. Nie ma nic? Nie ma. Mi się wydaje, że dopiero buduje to gniazdo, bo ono bardzo prześwituje. Jeszcze jest takie cieniutkie. To gniazdo wygląda tak. Od dołu. Nie ma jeszcze jajek. To jest dziurawe na środku. O, przyleciał ten ptaszek. Zobaczcie, tu jest ten ptaszek, tylko pod słońcem mi się nagrywa. Zaraz cię podniosę. I ma w dziobie jakąś taką glinę i buduje to gniazdo. Zobaczcie, przyszła. Jest w środku, zobaczcie, jest w środku ten ptaszek. Nie boi się w ogóle. A tutaj obok, na tym drzewie, też mamy gniazdo jeszcze jedno. Zobaczmy, czy coś tam jest. I co jest? Bo my nie widzimy. A ja z Anią jadę do sklepu, bo nam się siatka jedna zgubiła. Tam widzicie, na ziemi leżą dwie siatki. Trzecia nam się zgubiła i czwarta też nam się zgubiła. Bo... Tak, w Niemczech, jak byliśmy pod Obi, jak naprawiliśmy okno, to nam się zgubiło. Jesteśmy w sklepie i są tutaj siatki za 5 euro prawie. Ale Ani się żadna nie podoba. Ta jest taka wysuwana, ta jest zielona, ale Ania chce o fioletową. Tu jest fioletowa, ale ona kosztuje 24 euro. Wyobrażacie sobie 100 zł za taką siatkę dać? To trochę mnie nie stać. Dziękuję bardzo. Jedziemy do innego sklepu. Chodź Ania, pojedziemy gdzieś indziej. Słuchajcie, kupiliśmy tą fioletową siatkę Ani, wymarzoną. Ona nie kosztowała 24 euro, tylko 2,40. Także pani, jak zobaczyła tą cenę, bo się poszedłem zapytać, czy naprawdę ta siatka jest taka droga, chwyciła się za głowę i mówi, że nie, 2,50, czyli 2,50. No i kupiliśmy. Właśnie sobie uświadomiłem, że nawet wam nie pokazałem, gdzie my tak naprawdę jesteśmy, więc odpalę teraz komputer i pokażę wam na mapie. Och, przedobrzyłem. Tu jest Portugalia i jesteśmy tutaj. Tutaj jest Faro, a my jesteśmy gdzieś tutaj, w Armacao. Oddalimy jeszcze i widzicie, tutaj jest Europa, Polska, pojechaliśmy tędy i jesteśmy tutaj w Portugalii na samym dole. Jest tu naprawdę fajnie. Zobaczcie, jesteśmy teraz w takiej strefie. Nie wiem, czy to jest strefa dla namiotów, ale tutaj sobie ludzie namiotami stają. Zobaczcie, jak fajnie sobie obrysowali przed mrówkami dookoła cały namiot. Także mrówki im tutaj nie wchodzą dzięki temu. Taki mają sposób. A ja wam pokażę, tutaj bungalowy są, można sobie wynająć domek. A ja wam pokażę sanitariaty. Mamy bardzo blisko, 20 metrów. I tutaj są męskie, przed każdym wejściem jest taka kotara, żeby wytrzeć sobie nogi. Tu mamy rząd ubikacji, tutaj są umywalki i tutaj są prysznice. Bardzo fajne łazienki, czyste, zadbane, codziennie sprzątane. I powiem wam taką ciekawostkę, żeby wziąć prysznic i żeby mieć ciepłą wodę, trzeba nacisnąć przycisk i jest tutaj napisane, że before you take a shower, press the button, czyli jak naciśniesz, to masz przez 7 minut ciepłą wodę, więc zawsze przed kąpielą trzeba nacisnąć taki przycisk, wybrać stanowisko pierwsze i teraz jak odkręcicie, to macie ciepłą wodę w kranie przez 7 minut. Jak wam zabraknie, no to trzeba na golasa wyjść i se nacisnąć znowu. Także ja zawsze na golasa wychodzę i po prostu sobie naciskam, bo mi 7 minut nie starcza. Piękne palmy tutaj rosną. I wchodzi się na basen tutaj, a my przyczepę mamy tutaj, więc do basenu mamy około 50 metrów. I tak wygląda nasz basen. Dzisiaj sobie przyszedłem już bez dzieci. Kąpiel na basenie bez dzieci to jest naprawdę świetna sprawa, bo można sobie poszaleć. Jest super. Dwie palemki. A teraz wam pokażę kemping. Tam przyjechał cały tir. Także mieszczą się tutaj tiry. Jak widzicie, jest dużo miejsca. Naprawdę wielkie kampery mogą tutaj przyjeżdżać. Nawet taka długa przyczepa. Zobaczcie, jaka wielka i ogromna.
ale chcę wam powiedzieć, że tutaj nie ma takich stanowisk, po prostu są obszary. To jest na przykład obszar 14, ale tutaj jak przyjeżdżasz, to nie masz stanowiska, nie masz numerków stanowiska, tylko przyjeżdżasz, rozbijasz się gdzie chcesz. Możesz sobie wybrać ten cień i w tym cieniu sobie po prostu rozbijasz przyczepę czy namiot bez problemu. Także jest tutaj wolność Tomku w swoim domku. Naprawdę to mi się nawet, że podoba. Z początku pomyślałem, ale głupi system. Wszyscy tak rozwaleni są gdziekolwiek. Nie ma żadnego ładu i składu. Ale teraz widzę, że coraz bardziej mi się podoba taki system, że przyjeżdżasz, wybierasz sobie miejsce, w którym chcesz być. I tutaj dochodzę do sklepów, barów i recepcji. Mamy tutaj fontannę, która aktualnie jest wyłączona. Tutaj jakiś taki fajny młynek chodził. Kiedyś pewnie, może go jeszcze włączą. Zobaczcie, w czerwcu jeszcze takie kwiatki tutaj kwitną i w takiej pięknej donicy sobie rosną. A przejdziemy się tutaj. Nie wiem, czy tu można, ale ja mogę. Żartuję, oczywiście ja nic nie mogę, ale zawsze ryzykuję. O, balonik ktoś zgubił, a moje dzieci się ucieszą. Nie ma właściciela? Zaniosę im balonik. Kurczę, ale jest jeden, na pewno będą się kłócić. Zobaczymy, zrobimy eksperyment. Czy moje dzieci będą się kłócić o ten balonik? A tak w ogóle, na polu kempingowym są takie megafony i czasem coś tutaj mówią po portugalsku. Ja nie wiem, co oni tam gadają, ale to jest tak śmieszne. Nie wiem. Dajcie znać, co myślicie o tym i co oni mogą tam gadać. Dzieci, balonik znalazłem. Nie, no akurat była pierwsza. Dla wszystkich jest. Dobra, bawcie się. No, bawcie się i się nie kłóćcie. Szymuś, nie bij Ani. No wiedziałem, mogłem wam nie przynieść. Tak jest zawsze, wiecie. Człowiek chce być dobry, ale wychodzi na najgorszego. Dobra, znalazłem drugiego. Dam Szymusiowi. Znowu muszę się cofać. Pęk balonik. Idziemy szukać drugiego, Ania, chodź. A przyszliśmy wszyscy zwiedzać i będziemy szukać nowych balonów. Ale zobaczcie, co tutaj jest. Sklep karawaningowy. Może tutaj okno moje kupię. Tutaj są markizy, możecie sobie wybrać, jaką chcecie. Patrzcie, mała przyczepa kempingowa, jaka fajna. Ona jest dobra, ja chcę tą. Tą chcesz, ale też fajna. Czekajcie, zobaczymy, czy są okna. Szymuś znalazł w basenie! Ty chcesz zielony czy fioletowy, Anie? Szymuś? Ty zielony, a Ani daj ten, który jej pęknął. Proszę, ale mamy dzisiaj szczęście. Super, jeszcze na dince znajdziemy. Chodźcie tam dalej, jakąś muzykę tam słychać. O, a tutaj są pralki, zobaczcie, od 8 do 21. Tak wygląda to wszystko tutaj. Suszarka 2,50, pranie 4 euro. No szukamy, Nadia. Idziemy, szukaj dla ciebie. Chodźcie. Ale widzę przez okno, że jest dosyć duży. Tam są jakieś satelitarne anteny, różne gadżety, więc przyjdę tutaj za tydzień w piątek. I dochodzimy do restauracji, takiego baru. I zobaczcie, tu jest jakaś zabawa dla dzieci. Chodźcie, zobaczymy. O, pompuje się dmuchaniec. Zaraz będziemy chyba się bawić. I zamek się nadmuchał. I teraz dzieci będą wchodzić się bawić. I tutaj mamy taką restaurację, tu mamy mini market, na razie jest zamknięty, ale tutaj można kupić bułki, a tam jest bar. Słuchajcie, a tutaj leży już od kilku dni człowiek w tym namiocie. Tylko widać, jak się rusza. Jest w ogóle ten namiot nieponaciągany, leży sobie jak w worku takim i naprawdę zawsze mam taki ubaw, jak on tam po prostu chodzi i tak jakby w worku foliowym mieszkał, nie? I przeprowadziłem dzieci do tego miejsca, gdzie się paliło. Były bardzo ciekawe. Tu się jarało dzieci. A to jest gorące? Nie, to już nie jest gorące. Przyszliśmy jeszcze na cmentarz, bo dzieci chciały zobaczyć. Zobaczcie, tak jest w Portugalii. To wszystko są groby. To i to. Zobacz, Nadia, tu jest trumna. Tam jest trumna. Widać ją. I ona jest po prostu wsunięta. I tam leży człowiek? Tam leży człowiek.
O, zobaczcie, tutaj są puste te groby. One są bardzo, bardzo długie. I tu normalna trumna wchodzi. Teraz przyszliśmy z Nadią pozmywać naczynia. Zmywamy je w tym miejscu, jest tu dużo umywalek. Tam są umywalki do prania. Jestem jedyny, który będę zmywał. Powiem wam, że ten pierwszy tydzień tutaj po przyjeździe do Portugalii to mieliśmy taki lajtowy. Nic nie zwiedzaliśmy, po prostu siedzieliśmy sobie na kempingu, odpoczywaliśmy. W Polsce mieliśmy troszeczkę taki trudny czas. Dużo pracy, ciągle coś trzeba było załatwić. 10 dni spóźniliśmy się z wyjazdem do Portugalii, więc postanowiliśmy te 7 dni przynajmniej sobie na kempingu tak osiąść, nic nie robić. Tylko basen. A i tak wyszło jak wyszło, że mi się materiał z karty usunął i musiałem odzyskiwać dane. Ale odpocząłem trochę. W kolejnych vlogach będziemy już gdzieś jeździć, coś zwiedzać. Na razie tak wiecie, na spokojnie sobie żyjemy. Jak widzicie, jak emeryci. Dajcie w górę łapkę. Mamy w domu prawdziwego piłkarza. Pokaż nosie, Szymuś. Jakie ty masz podkolanówki. Ja jestem piłkarz i jestem bardzo lepszy i najlepszy i jestem bardzo ważny. I strzelasz najlepsze bramki. Tak. I pokaż, jak biegniesz za piłką. Świetnie. No dobra. No strzelaj bramę. Użyjemy selfie sticka, żeby zobaczyć, czy są jajka. Nie wiem, zobaczymy. Jak widzieliście, nie ma jeszcze jaj, ale będziemy wam opowiadać o tym i będziemy sprawdzać codziennie. Proszę, Radinka. Pociesza mnie, gdy o jego ramię. I nadzieję mam, uleciał strach. On daj mi, że jest zawsze troszkę. Witamy was serdecznie z portugalskiej praży. Witamy. Praży. I praży. Ania już pływa w piachu, bo kupiliśmy taką rurkę dla dzieci. Kosztowało to 8 euro. Szymuś ma okulary i będziemy się uczyć nurkować. Znaczy dzieci się będą uczyć. Ania, załóż to. Tak to się robi, moi drodzy. Tak wygląda plaża w Armacao. Idziemy zanurzyć nogi po raz pierwszy. Zobaczymy, czy jest ciepła woda. No, zimna. Tak na pierwsze. Zimna, nie? No, jak na czerwiec, to zimna. Zimna woda w czerwcu. O, zabrało mi muszelkę. Takie są muszelki tutaj. Powiem wam, że w końcu po tygodniu dotknęliśmy wody w oceanie, bo jakoś nie było okazji przyjść nad ten ocean i zanurzyć się. W końcu spełnia się nasze marzenie, tak, kolejne. Mieliśmy tutaj dojechać i jesteśmy, zobaczcie. Moczymy nasze stópki, nóżki i kończynki. Uciekamy przed falami. 3, 4. Jesteśmy teraz z Anią. Ania, pokaż, co tam masz. Zbieramy takie muszelki, a Ania znalazła taką muszelkę. I to mi idealnie przypomina jakiegoś tego... Zomb-wampira. Może włożymy tutaj... Ja ci wyrwałam morsa, ten... jesteś morsem. Ja ci wyrwałam ten ząb. Ała! Wyrwała mi zęba! Teraz ja będę tam wam. Teraz ty, Ania, ja ci włożę. Ej, wyglądałeś jak mors. Tak? Ania teraz wkłada zęba. Ale pod wargę musisz. Pod wargę, Ania.
Ja ci włożę. Tak? Ja ci włożę. Tu. Jaki groźny wampir. A Szymek teraz przyniósł taki piękny kamień, wygląda jakby był polukrowany. Jak pierniczek. Jak taki pierniczek. I Szymek znalazł jeszcze taką muszlę dla Ani. I Ania trzyma w tej muszli te tutaj drobnice. Robi zamiast złota. I tak leżymy z Kasią i się śmiejemy, bo tutaj jest taka restauracja. Tam, która się nazywa. Nadinka, jak to się nazywa ta restauracja? Podejdę i wam pokażę, bo u nas by to nie przeszło. Ale jak ona się nazywa? Tam, restauracja, nazwa jej to restauracja Pipa. Słuchajcie, jesteśmy na dziale z jedzeniem dla zwierząt i będziemy teraz wybierać jedzenie dla Minet. Które wybieramy? Ja to bym chciał kupić coś takiego miękkiego, bo kotki lubią takie prawdziwe mięsko, a nie jakąś suchą karmę. Więc może coś takiego z Felixa. Bierzemy takie coś? 2,39 i Whiskas weźmiemy. Takie dwa jedzonka. Może będzie Minet smakować. To ta Amiskę też kupi. No właśnie takiego suchego nie chcę, bo kotki chyba takiego czegoś nie lubią. 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 Może jakieś takie saszetki kupimy jej. Taką. Są różne smaki. Ta jest żółta i niebieska. To weźmiemy żółtą i niebieską. Dobra, Ania weźmie jeszcze takie trzy. I myślę, że Minet będzie zadowolona. Dziewczynką jest. To jest kotka. Kupiliśmy jeszcze taki pokarm dla papużek, bo mamy wróbelki na kempingu i chcemy je karmić. Takie coś kosztuje 2 euro prawie, bez centa. I weźmiemy jeszcze dla Minet jakąś miseczkę. Który kolor chcecie? Pomarańczową? Pomarańczową. Dobra, wyciągamy pomarańczową. Taką. Super. Chodźcie dzieci, karmimy wróbelki. Jest już podwieczorek, że tak powiem. I zachodzi słońce. I w tym momencie właśnie widzimy, że wróble do nas przylatują, jak jemy kolację na dworze. Mamy tutaj właśnie nasz pokarm. Będziemy go otwierać. Tu jedliśmy takie przepyszne spaghetti. Teraz wam zrobię przebitkę. Kasia, dasz mi ujęcie twoje? Otwieramy. Wow, nasypało się. Zobaczcie, jakie fajne. Takie. Dobra, i rozsypiemy i chodźcie. Tylko mam nadzieję, że nie zwabimy mrówek tym pokarmem. Ale chodźcie. Zobaczymy. Chodźcie, idziemy. Tutaj rozsypiemy troszeczkę. Ale będą miały wyżerkę. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Teraz oto całe stado wróbli przyleci. Dobra, rozsypane. I idziemy teraz czaić na wróbelki. Już wróbelki przyleciały, ale my sobie przesypiemy do takiego pojemnika po oliwkach. I to jest nasz pokarm. Ania tutaj wysypała. I powiem wam, że już wróble tutaj się pojawiły. Tylko dzieci je spłoszyły, ale zaraz się pojawią. W końcu przyleciały wróbelki do naszego jedzenia. Zaraz zobaczycie. Ustawię kamerę i patrzcie teraz. Właśnie rozkładamy łóżka, proszę państwa, ale kupiliśmy sobie w Intermarsze osełkę. Pokażę wam, Ania, jak tam szablą się oszczy. Chcecie wiedzieć? Zapomnieliśmy z Polski takiej prawdziwej osełki z kamienia. Ja bardzo nie lubię takich osełek, bo zawsze myślę, że one nie działają. Ale zobaczymy, sprawdzimy. Daj Szymuś nóż. Szymuś struga makaron. To jest nowe zajęcie. Dziękuję bardzo. Ania, bo tam są trytytki, to trzeba rozciąć. Patrzcie, tu są trytytki. Uwaga dzieci. A, pierwsza trytytka poszła. No jak to się robi? Tak. Druga trytytka poszła. I zobaczcie, nóż się struga tak. Nóż się struga tak. Ania umie. Skąd wiesz, Ania, jak to się robi? Od taty. Aha. No ale tak musisz, wiesz, tak pochylić, jakoś tak. Tylko nie po żyłach, Ania.
Będzie z ciebie kucharka. Teraz oszczymy. Tak powinno się oszczyć. No i co? To niby ma strugać nóż? Oszczyć nóż? Ja nie ufam temu. Czekaj, Ania, poczekaj, tylko chcę zobaczyć, czy się coś naoszczy. W tą i w tą. Chciałem was zapytać, czy macie takie osełki w domu i czy u was działają, bo... Poczekaj, Ania! Ale jesteś niegrzeczna. Pół Polski na ciebie patrzy. Zaraz. No, Ania, poczekaj, bo chcę pomidorka ukroić, zobaczyć, czy będzie dobrze. Ja ci naoszczę. Dobra, teraz ty, Ania, proszę, oszcz. Jesteś niegrzeczna dla widzów. Tak, jesteś niegrzeczna dla widzów. Dostaniesz teraz łapkę w dół. Chodźcie, dzieci, zobaczymy, czy nóż przejdzie test pomidora. Wiecie, jak wygląda test pomidora? Nie. Taki, czy zostanie on przekrojony na plasterek. Naoszczyliśmy. No. Słabo. Zobaczcie, test pomidora nie wypada za dobrze. Oszczyłem gdzieś tak z 30 sekund, ale już jest lepiej. Może jakbym dłużej. Bo dzisiaj rano w ogóle nie ciął pomidora. A ten to chociaż troszeczkę już tnie. Także osełka, można powiedzieć, że może być. Jak za 2 euro, to może być. Chociaż ja wolę te kamienne osełki. Chyba są skuteczniejsze. A czy mogę tu wodę? Dobra, działa. Polecamy osełkę metalową.